trzy najlepsze ćwiczenia, moim zdaniem, dla osób początkujących, aczkolwiek nie tylko, osoby średnio zaawansowane i zaawansowane również absolutnie mogą użyć tych ćwiczeń. Nie sugerujcie się kolejnością i nie sugerujcie się, że na każdym treningu musicie robić każde z nich. Absolutnie nie. Możecie wybrać jedno, możecie wybrać dwa spośród nich, te, które będą wam lepiej służyć i lepiej będziecie czuć, ale każde z nich działa troszeczkę w inny sposób i jest na tyle proste, że wykona je na pewno osoba również początkująca. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Zginanie przedramion z hantlami, siedząc, kąt ławeczki lekko odchylony od pionu. Plecy oparte, ramiona opuszczone w dół, dłonie palcami skierowane do przodu, ale nie zupełnie wyprostowane, czyli leciutkie napięcie na dole jednak pozostaje w bicepsach i naprzemiennie zginamy jedno ramię, opuszczam kontrolowanym ruchem i drugie. Staramy się, żeby oczywiście szczytowe napięcie u góry było zatrzymane, czyli sekundkę przytrzymuję, dopinam mocno i kontroluję opuszczanie. Staram się trzymać sztywno nadgarstek, brzuch jest lekko wciągnięty, napięty, czyli cała sylwetka jest stabilna. Punkt podparcia, ławeczka też dodatkowo tą stabilność nam poprawia, a więc nie skupiamy się na niczym innym, tylko na używaniu naszych bicepsów. Drugie ćwiczenie z naszego dzisiejszego materiału, zginanie ramion ze sztangą łamaną. Wybieram sztangę łamaną ze względu na to, że bardziej naturalne złożenie nadgarstków, przez co u niektórych osób ułożenie nadgarstków na prostej sztandze może prowadzić do pewnego dyskomfortu, a nawet do jakichś nadwyrężeń czy późniejszych problemów. A więc z góry zakładam, że użyjemy sztangi łamanej, która jest po prostu jakby bardziej komfortowa, bardziej naturalny jest chwyt. Natomiast zasada tego ćwiczenia jest ta sama przy każdej sztandze. Sztangę chwytamy na tym bardziej naturalnym uchwycie, jeśli chodzi o szerokość, a więc na szerokości naszych barków. Klatka piersiowa wypchnięta, brzuch lekko napięty i zginam obydwa ramiona, dopinam mocno bicepsy, prostuję płynnym ruchem, nie do kompletnego wyprostu, nie do kompletnego rozluźnienia, cały czas trzymając jedną postawę, trzymając, kontrolując brzuch również, żebyśmy tutaj nie rozluźniali mięśni brzucha i nie pochylali się, nie bojali tułowiem. Dopięcie, kontrolowany ruch opuszczania, szybszy ruch unoszenia, czyli lekko szybsza praca koncentryczna, wolniejsza praca ekscentryczna. Trzecie ćwiczenie z naszego dzisiejszego materiału to będzie jednorącz, zginanie uchwytu na wyciągu dolnym, z uchwytem na wyciągu dolnym, stojąc tyłem do tego wyciągu, a więc ustawiam się tyłem, linka ściąga tak jakby ramię po ukosie w dół, przez co już w dolnej fazie ruchu ten nasz biceps jest napięty dosyć mocno i ta początkowa faza ruchu będzie najtrudniejsza. W przeciwieństwie do na przykład hantli, gdzie górna faza ruchu jest najtrudniejsza i najbardziej przeciąża nasz biceps. Dlatego jakby wykonamy to ćwiczenie w tym celu, by nieco od innej strony, czy w nieco inny sposób przepracować nasze bicepsy. Klatka piersiowa wypchnięta, druga ręka może być na biodrze, możemy sobie oprzeć na brzuchu i zginam, dopinam biceps w szczytowej fazie, rozciągam, pozwalam, by ten ciężar jakby lekko pociągnął ramię do tyłu, ale nie tracę napięcia pełnego. Pamiętajmy o tym, że ciężar będzie ściągał siłą grawitacji w dół do tyłu, ale nie rozluźnimy naszego ramienia, tak jak może to mieć miejsce przy hantlach. Praca jest dość mocno izolowana. Dopinam, rozciągam. Staram się nie pochylać w kierunku toru ramienia. I zwróćmy uwagę, żeby linka przebiegała w mniej więcej równej linii, w jakiej ustawione jest ramię. Żeby nie było to jakoś inaczej przekrzywione czy przestawione. We wszystkich tych ćwiczeniach zwracajcie uwagę na to, by zbytnio mocno nie podnosić łokci do góry. Nie chcemy zbyt dużego angażowania mięśni ramiennych w trakcie pracy bicepsów, Chcemy się wyłącznie skupić na naszych bicepsach. Takie ma być założenie tych ćwiczeń. Tak jak powiedziałem na początku, możecie wybrać jedno z nich, wdrożyć do waszego planu, dwa lub nawet trzy. Ważne jest to, że możecie je dostosować do siebie, do swoich możliwości, ciężary dobrać do również swoich możliwości. I tak samo osoby początkujące, jak i średnio i mocno zaawansowane są w stanie je efektywnie wykonywać i czerpać z nich korzyści. Także zestaw dla początkujących na bicepsy, ale w nawiasie niekoniecznie tylko dla nich. Komentujcie oczywiście film, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Zapraszam do tego i do zobaczenia w kolejnym materiale.